Panie ministrze, dlaczego CEBIT 2013 jest tak bardzo ważny dla Polski i dla polskich przedsiębiorców? Pierwszy raz Polska jest partnerem strategicznym tak wielkiej imprezy, targów CEBIT. W ubiegłym roku, w końcówce roku byliśmy partnerem targu FILA. Dzisiaj jest CEBIT. To pokazuje w jakim kierunku ewoluuje Polska. Od węgla w kierunku nowych technologii. Chcielibyśmy pokazywać, że Polska to kraj młodych ludzi, ludzi, którzy fascynuje informatyka, ludzi, których fascynuje telekomunikacja, ludzi, którzy mają bardzo wiele do powiedzenia, jeżeli chodzi o startupy, nowe technologie, i którzy mają świetne pomysły. Dlatego tak bardzo ważne, aby tutaj być. Wystawia się ponad 200 polskich przedsiębiorców. Oprócz tego 100 przedsiębiorców występuje w ramach giełdy kooperacyjnej. To jest, mają umówionych 1500 spotkań. Dla porównania niemieckich firm w ramach Future Match, takiej giełdy kooperacyjnej, jest 75. Więc to pokazuje, jak bardzo istotna dla nas jest rozmowa, jak bardzo istotne są dla nas znalezienie wspólnych kontaktów. Ale oprócz firm prezentowane są również tutaj instytuty badawcze ze świetnymi pomysłami, regiony, czyli miejsca, w których można inwestować, strefy ekonomiczne. To wszystko pokazuje takie pełne spektrum możliwości współpracy. Szukamy partnerów do robienia biznesu, dajemy najlepsze w Europie warunki do tworzenia nowych miejsc pracy. Mamy świetne pomysły i możemy budować w oparciu o te pomysły dobry biznes. Rozmawiał Pan dużo z przedsiębiorcami, bardzo wiele był Pan na targach i odwiedzał różne stoiska. Co przekazali Panu przedsiębiorcy? Jakie były ich opinie? Bardzo dobre. Jestem totalnie zaskoczony. Nie sądziliśmy na samym początku, że będzie to przybierze, te pozytywne opinie przybierą aż taki dobry kształt. Spotykam przedsiębiorców, polskich przedsiębiorców, którzy mówią: jesteśmy zajęci od świtu do nocy, rozdajemy wizytówki, podpisujemy porozumienia, znajdujemy partnerów. I mówią ci bardzo mali, startupy, te firmy jednoosobowe i ci, którzy są znacznie bardziej zaawansowani z punktu widzenia wielkości firmy. Uważam, że sam CEBIT to wielki sukces Polski, ale Polski przedsiębiorczej, ale również tej Polski, która jest w stanie wytwarzać nową myśl, wytwarzać innowacje. Panie ministrze, a co po CEBIT-ie? CEBIT jest tylko jednym z kamieni milowych promocji polskiego przemysłu ICT. Wcześniej organizowaliśmy taki roadshow po Niemczech. Byliśmy w 5 miastach, w których spotykaliśmy się z przedsiębiorcami. Mówiliśmy o naszych możliwościach, o naszym potencjale. Wcale nie zakończymy tego CEBIT-em, dlatego że z punktu widzenia idei do partnerstwa podchodzimy jako do pełnego roku 2013. Dlatego tuż po targach dalej będziemy kontynuowali roadshow. Będziemy mówili, że największa izba handlowa Niemiec z branży telekomunikacyjnej Bitkom wybrał nas na partnera, a to dla nas jest wyjątkowe, dlatego że ktoś widzi w nas niesamowicie duży potencjał. Ale to nie wszystko. Za miesiąc po targach chcielibyśmy zorganizować, to był pomysł pana premiera Piechocińskiego, taką imprezę w Ministerstwie Gospodarki w sali pod kopułą, w którym będziemy starali się zastanawiać, co dalej po CEBIT-ie. Będziemy mówili o szansach, o impulsie rozwojowym dla tej branży, o barierach i o promocji. Będziemy zastanawiali się, co jeszcze moglibyśmy zrobić, aby te dobre rozwiązania, bo co do tego nikt nie ma żadnych wątpliwości, że to są świetne rozwiązania, aby mogły być realizowane i nasze firmy mogły eksportować usługi, produkty, kooperować w znacznie większej skali niż do tej pory. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.